Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na 7. Kongresie Klubu Jagiellońskiego. Kongresie o nazwie Dość fatalizmu, polityka nadziei w czasach lewicowej rewolucji i prawicowej bezradności. Dzisiaj będziemy odpowiadać na pytanie, czy Zachód jest gotowy na wojnę. To jest właściwie jedyna debata poświęcona polityce zagranicznej i w tym tytułowym, co do tytułowego fatalizmu, jedyna, która ma tak bieżące zakorzenienie w rzeczywistości. Bo pozostałe tematy można powiedzieć, że dotyczą przekrojowych i cywilizacyjnych zmian, także społecznych, natomiast my jesteśmy, o ile jeszcze rok temu moglibyśmy to pytanie zadawać teoretycznie, no to teraz jesteśmy już właściwie w sytuacji, kiedy lada dzień pytanie może stać się rzeczywistością, a ten fatalizm może się okazać samospełniającą się przepowiednią. Na pytanie, czy Zachód jest gotowy na wojnę, będzie odpowiadać dzisiaj Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, podsekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej i wschodniej, a także członek Rady Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dobry wieczór. Naszym drugim gościem jest pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była wiceminister spraw zagranicznych, a także ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej. Związana w przeszłości z Ośrodkiem Studiów Wschodnich, a dzisiaj z ruchem Szymona Hołowni, jako członkini zarządu Instytutu Strategia 2050. Dzień dobry. Dobry wieczór. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do pana ministra. Jeszcze taka drobna techniczna uwaga. Czekamy nadal na naszego trzeciego gościa, pana Władysława Bartoszewskiego, który ma drobne problemy techniczne. Być może w ciągu kilku minut dołączy do nas. Pierwsze pytanie skieruję do pana ministra. Jesteśmy teraz po maratonie dyplomatycznym, takiego jakiego no, od wielu lat w naszej części świata nie widzieliśmy. Mieliśmy spotkania między delegacjami Rosji i Stanów Zjednoczonych w Genewie w dniach 9 i 10 stycznia. Kilka dni później Rady Rosji i NATO w Brukseli, a później również w takie bardziej kurtuazyjne spotkanie między członkami OBWE w Wiedniu. Chciałbym zapytać, czy ten maraton dyplomatyczny może doprowadza do jakiejś negocjacji, czy to mogą doprowadzić do jakiegoś rozluźnienia atmosfery, czy jednak ryzyko eskalacji i agresji na Ukrainę jest w najbliższych tygodniach, a nawet dniach nadal realne. I jeśli byśmy mogli się spodziewać takiej agresji, to jak daleko mogłaby być posunięta? To znaczy, jaki scenariusz rozwoju jest najbardziej prawdopodobny? Gdyby doszło do jakiejś poważnej eskalacji, to jakiej reakcji Zachodu można się spodziewać w odpowiedzi na te wydarzenia? Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość udziału w dyskusji podczas kongresu Klubu Jagiellońskiego, no, marki już znanej na polskim rynku analitycznym, czy na polskim rynku dyskusji w ramach trzeciego sektora. Bardzo się cieszę, że te dyskusje nie dotyczą tylko kwestii wewnętrznych, na których z reguły nasza debata publiczna się koncentruje, ale także ta dyskusja poświęcona jest sprawom międzynarodowym, które w kontekście aktualnych wyzwań wydają mi się absolutnie kluczowe i wyjątkowo ważne. Tak jak pan powiedział, mamy do czynienia w ostatnim czasie z no, pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa, to tak jakby nic nie powiedzieć. No, mamy do czynienia z naprawdę dużymi wyzwaniami w polityce bezpieczeństwa, jeśli chodzi o nasz region, głównie oczywiście na wschód od naszych granic. I w naturalny sposób zarówno polska dyplomacja, jak i dyplomacja innych państw kolektywnego Zachodu próbuje na te wyzwania odpowiedzieć, a tak naprawdę przeciwdziałać tym agresywnym zakusom ze strony rosyjskiej, bo myślę, że warto sobie to w pełni uświadomić, że żądania rosyjskie są naprawdę daleko idące. One są miejscami nawet określane przez niektórych analityków jako absurdalne. No, chęć doprowadzenia do podpisania porozumienia prawnie wiążącego, czy co najmniej politycznego, które szłoby w poprzek regulacjom międzynarodowym, które szłoby w poprzek Karcie Narodów Zjednoczonych, Karcie Paryskiej, prawda, czy
czy aktowi końcowemu konferencji helsińskiej, no w naturalny sposób Rosja musi mieć świadomość, że tego typu żądania nie mogą zostać przyjęte, więc trzeba sobie odpowiedzieć, jaki jest cel rosyjski w ogóle w rozpoczęciu tej dyskusji z Zachodem. Czy z jednej strony jest to jakaś próba zrzucenia ewentualnej winy za fiasko tych rozmów na stronę zachodnią, gdy Rosja i tak już jest zdecydowana na eskalację sytuacji na Ukrainę, czy rzeczywiście podchodzi do tych dyskusji z takim, powiedziałbym, otwartą dłonią i chęcią znalezienia jakiegoś porozumienia. Myślę, że w ramach tej dzisiejszej dyskusji można tutaj przeprowadzić argumentację zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. To, co jest pewne, to to, że Rosja uważa, że jest teraz odpowiedni moment, jest takie okienko możliwości do przeprowadzenia swojej ofensywy. Ofensywy, która ma doprowadzić do oczywiście podniesienia rangi Rosji na arenie międzynarodowej, ale także i do zablokowania pewnych procesów, które się dzieją przez ostatnie lata, czego Ukraina jest najlepszą egzemplifikacją, prawda? Ukraina, która jeszcze 20 lat temu, dla której głównym partnerem handlowym była Rosja, dziś jest Unia Europejska, 20 lat temu większość Ukraińców posługiwała się językiem rosyjskim, dzisiaj większość posługuje się językiem ukraińskim, te sentymenty prozachodnie rosną, czego też dowodem było ostatnie badanie opinii publicznej, gdzie to prezydent Andrzej Duda, co myślę, że wszystkich nas powinno cieszyć, jest najbardziej godnym zaufania liderem świata zewnętrznego wśród Ukraińców. Więc ta Ukraina rzeczywiście niejako, mówiąc kolokwialnie, Rosji odjeżdża, próbuje więc Rosja wszelkimi sposobami zatrzymać ten proces, a że niestety niewiele ma do zaoferowania poza zastraszaniem, czy poza tą siłą militarną, projekcją siły militarnej, no i oczywiście szantażami energetycznymi, to korzysta z takich instrumentów, jakie ma. I na to, jak powinien odpowiedzieć Zachód, czy jak odpowiada Zachód? No oczywiście zgodnie z wartościami, zgodnie z zasadami, którymi się posługujemy, jesteśmy w stanie rozmawiać z Rosją o wielu sprawach, ale na pewno nie będziemy rozmawiać o łamaniu prawa międzynarodowego i na pewno nie będziemy rozmawiać o kwestii, które są dla nas zasadnicze, czyli o naszych także i wartościach, na których oparta jest no, cały kolektywny Zachód. Jest gotowość do udostępnienia jakby trzech forów dyskusji. Z jednej strony to, o czym mówił pan redaktor, bezpośrednie rozmowy amerykańsko-rosyjskie. Drugie to po raz pierwszy zwołana od prawie trzech lat Rada NATO-Rosja i trzecie to OBWE, którego przewodnictwo sprawuje od 1 stycznia Polska. Już dziś widzimy, że ten kanał natowski w zasadzie został odrzucony przez Rosję. Rosja nie była gotowa do kontynuacji tej rozmowy, dlatego że spotkała się z twardym stanowiskiem wszystkich 30 członków NATO w sposób jasny, w duchu jedności. Wszyscy członkowie NATO powiedzieli, że nie będą negocjować tego, co jest nienegocjowalne. Ten kanał dwustronny amerykańsko-rosyjski oczywiście będzie tutaj kontynuowany, nie mamy nad nim żadnego panowania jako Polska, natomiast poprzez dobre relacje sojusznicze mamy świadomość, o czym te rozmowy są, choć zawsze, i to podkreślam często publicznie, istnieje oczywiście ryzyko, że za zamkniętymi drzwiami mogą się pojawiać takie tematy, które z perspektywy interesu państwa polskiego nie są najbardziej korzystne. I trzeci kanał dyskusji to jest OBWE, organizacja, która no, została de facto stworzona do minimalizowania tych napięć, tych naprężeń pomiędzy dwoma blokami, jeszcze bazując na KBWE, prawda, później w latach 90. OBWE, jednocząca organizacja państwa od Vancouver do Władywostoku, z dwóch różnych wówczas bloków, dziś z wieloma różnymi systemami polityczno-prawnymi, ale mająca swoją wartość właśnie dlatego, że może tam zasiąść zarówno Rosja, jak i państwa zachodnie. I tutaj też została złożona oferta otwarcia pewnego procesu dyskusji. Możemy rozmawiać o na przykład o dokumencie wiedeńskim, prawda, po to, ażeby tą przewidywalność ewentualnych ćwiczeń, prawda, czy przewidywalność w ogóle jakichkolwiek napięć w tematyce bezpieczeństwa zwiększyć, ażeby zmniejszyć
potencjalne ryzyka. Jest tutaj szereg tematów, które Polska zaproponowała ustami pana ministra Raua podczas jego wystąpienia. Tutaj poprawka, panie redaktorze, to nie było jakieś nieformalne spotkanie, to była pełna rada stała OBWE, na której pan minister Rau jako przewodniczący prezentował priorytety na przyszły rok. To było ważne spotkanie. Póki co Rosja również i na tym forum nie była gotowa do rozmów. Jak widzimy, napięcie jest nadal podnoszone. Szereg ataków cybernetycznych w ostatnich dniach miało miejsce nie tylko na państwo ukraińskie, ale także i na inne państwa członkowskie, chociażby sojuszu. Rosja przesuwa swoje wojska także i dyslokuje je w ramach ćwiczeń na Białorusi, więc ta temperatura sporu w najbliższych dniach na pewno będzie rosła. No i myślę, że Rosja liczy na trochę jak w zabawie kto mrugnie pierwszy, na rozbicie tej jedności, na słabość Zachodu, że Zachód będzie tutaj gotów do poczynienia jakichś koncesji. My jako polska dyplomacja aktywnie pracujemy nad tym, to już zaczął pan prezydent, pan premier także podczas swojego takiego, no, w mediach nazywane często tournée, ale dużej aktywności dyplomatycznej na zachodzie Europy. Umacnialiśmy tą jedność europejską. Póki co ona oczywiście trwa, natomiast z całą pewnością Rosja będzie chciała tą cenę podnieść. Ja wierzę głęboko, że w duchu także naszego wspólnego interesu euroatlantyckiego nie dojdzie tutaj do żadnych poważnych zmian w tym podejściu. Natomiast króciutko już na drugie pytanie, jak te scenariusze ewentualnych działań mogą wyglądać? Myślę, że tak naprawdę to pełną świadomość tego, czy pełną wiedzę na temat tych scenariuszy ma Władimir Putin. To Władimir Putin wie, czego chce w tym zakresie. My jesteśmy tutaj stroną defensywną. NATO jest sojuszem obronnym, więc będziemy raczej reagować na to, co się dzieje, choć w sferze, mówię w sensie politycznym, tak? Natomiast w sensie dyplomatycznym staramy się i do tego przekonaliśmy partnerów już dziś pokazać, jakie koszty Rosja poniosłaby na wypadek eskalacji. Nie tylko na wypadek eskalacji takiej czysto zbrojnej, militarnej, ale także i na wypadek działań poniżej progu wojny. Po to była dyskusja przeprowadzana w ramach ostatniego Gimnisiu we Francji, ażeby instytucje europejskie miały zadanie przygotowania listy potencjalnych sankcji na wypadek eskalacji, co oczywiście ma na celu zmitygowanie ewentualnych agresywnych działań Rosji, ale oczywiście pewności co do tego, że Rosja się zatrzyma, nie ma. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że będzie próbowała nadal rozbijać różnymi działaniami, także dezinformacyjnymi, naszą zachodnioeuropejską jedność. My w naturalny sposób, jako polska dyplomacja, będziemy starali się tam jedność utrzymać. Dziękuję, panie ministrze. W międzyczasie dołączył do nas pan Władysław Teofil Bartoszewski. Pozwolą państwo, że go przywitam. Pan Bartoszewski jest posłem z ramienia Koalicji Polskiej, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, a w przeszłości doradcą ministra spraw zagranicznych. Witamy. Witam, żeby sprecyzować, radcą ministra, a nie doradcą ministra. Byłem pracownikiem MSZ w randze radcy ministra. To troszkę co innego. Dziękuję. Jasne, dziękuję bardzo. Odpowiadamy teraz w pierwszej rundzie pytań na pytanie, jakie są możliwe scenariusze rozwoju, najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji na Ukrainie. W międzyczasie zachęcam państwa do finansowego wspierania Kongresu Klubu Jagiellońskiego. Mogą to państwo zrobić, wchodząc na główną stronę klubu. U samej góry znajdą państwo link, przez który można nas wesprzeć. Kontynuując ten wątek, chciałem zapytać pani Pełczyńskiej-Nałęcz. Pan minister tutaj wspomniał o tych wygórowanych, czy wręcz niemożliwych do spełnienia żądaniach wysuwanych przez Rosję. Czy to nie jest tak, że po pierwsze pamiętając właśnie o tych żądaniach, a po drugie, że czas na Ukrainie biegnie raczej na niekorzyść Rosji, to znaczy Ukraina jest na tym kursie euroatlantyckim, od kilku lat się rozbraja i szkoli. Czy nie jest tak, że Rosja, czując, że właściwie już traci Ukrainę ze swojej strefy wpływu, że jeśli ma na nią uderzyć, to no jeśli nie dzisiaj, nie jutro, to w ogóle. I z tego powodu jest tak agresywna. Ja myślę, że
przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na całą tę sytuację nie z takiej perspektywy, że to jest coś doraźnego, co nam się teraz zdarzyło. Myślę, że to jest jeden z jak najbardziej strategicznych i długookresowych tematów. Ta wojna nie jest czymś, co ta eskalacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia, jeszcze mam nadzieję, że nie wojna. Niemniej bardzo poważne zagrożenie w wymiarze bezpieczeństwa nie jest czymś, co nagle spłynęło bez żadnych sygnałów wstępnych, tylko to jest część procesu, który trwa już od dłuższego czasu. Ukraina jest de facto w stanie wojny już z Rosją. To nie jest tak, że ta wojna miałaby się zacząć. Ona może eskalować, ale ona trwa i ona się zaczęła od aneksji Krymu w 2014 roku, więc trwa już naprawdę dobrych kilka lat. Rosja jest też w stanie różnorakiego konfliktu z Zachodem. Na szczęście nie jest to konflikt militarny, ale mamy do czynienia właściwie z permanentnie trwającą z różnymi elementami eskalacji. Wojną w obszarze cyber konfliktu i cyberagresji i nie należy tego lekceważyć, bo to jest bardzo ważny dzisiaj obszar konfrontacji w ogóle pomiędzy różnymi siłami globalnymi i to się jak najbardziej dzieje między Rosją a poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, także w Polsce i Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Mamy do czynienia z ingerencjami w wybory, mamy do czynienia z przechwytywaniem stron, maili, no wszystko to widzimy i to jest proces, który trwa. I wreszcie zupełnie niedawno mieliśmy do czynienia z agresją rosyjsko-białoruską za pośrednictwem, z wykorzystaniem nielegalnej migracji i osób, które chciały się przedostać, które otrzymały nieprawdziwe informacje, że takie przedostanie się jest możliwe przez granicę białorusko-polską, ale także białorusko-litewską do Unii Europejskiej i ten szlak migracyjny nigdy by się nie otworzył, gdyby nie intencja polityczna, agresywna intencja polityczna ze strony Białorusi wspieranej przez Rosję. I teraz opowiadam o całym tym kontekście, dlatego że to, co się dzisiaj dzieje przy granicach ukraińskich, przy czym zarówno od strony białoruskiej, jak i rosyjskiej, to jest istotne, żeby postrzegać coraz bliższą współpracę tych dwóch krajów i że właściwie no, Białoruś stała się tutaj już jednoznacznie sojusznikiem rosyjskim, a zupełnie inną rolę odgrywała w 2014 roku, kiedy dystansowała się do aneksji Krymu. To jest element dłuższej strategii rosyjskiej i celem tej strategii jest odzyskanie tego, co Rosja uznaje, że zostało jej odebrane w wyniku tego, co uważa za klęskę swoją w zimnej wojnie i następnie agresywną, mówię tutaj rozumieniem rosyjskim, ekspansję Zachodu. Rosja chce te trendy odwrócić, nie robi tego od wczoraj, to są naprawdę systemowe, już długo okresowe działania. I elementem tego jest dzisiejsza eskalacja. Jakie tu są możliwe scenariusze? To znaczy na pewno jest tak, że niezależnie od tego, czy dojdzie teraz do eskalacji, czy nie zdarzy się to w najbliższych miesiącach, ta konfrontacja się nie skończy i te cele rosyjskie pozostaną cały czas aktualne. Celem jest przywrócenie kontroli nad Ukrainą, utrzymanie nad Białorusią i krajami postsowieckimi z wyłączeniem w takim rozumieniu krajów bałtyckich, ale też celem jest, i to zostało jednoznacznie ujęte w dokumentach położonych przez Rosję na stół jako propozycje umowy prawnie obowiązującej między Rosją a Stanami oraz Rosją a NATO. Celem jest także przywrócenie stanu bezpieczeństwa, a raczej niebezpieczeństwa, bym to nazwała, w naszym regionie sprzed naszego członkostwa w NATO, co oznacza, że Rosja oczekuje, że jej głos będzie współdecydujący, jeśli chodzi o możliwość stacjonowania sił
innych krajów w naszym regionie, także w Polsce. I mówi to explicite, kładzie takie dokumenty na stół, które miałyby prawnie gwarantować jej taką możliwość głosu. To jest coś już niezwykle poważnego i rzeczywiście musi się spotkać z bardzo poważną reakcją ze strony i naszego regionu, i ze strony Polski, i oczywiście za naszą sprawą, o ile jesteśmy w stanie przekonywać także innych partnerów ze strony całego Zachodu. Na dzisiaj scenariusz jest taki, że na pewno nie będzie porozumienia i Rosjanie na to porozumienie nie liczą. Może być eskalacja w małym zakresie, raczej nie wielka wojna, ale eskalacja w małym zakresie, dlatego że Rosja nie chce wojny, która przyniosłaby jej bardzo duże koszty ekonomiczne, także koszty wewnętrzne. Dzisiaj społeczeństwo rosyjskie nie jest gotowe do ponoszenia tych kosztów ze względu na gorszą sytuację ekonomiczną, złą sytuację covidową, spadające warunki życia, jest dużo mniejsza gotowość na takie rosyjskie, imperialistyczne czy ekspansywne działania po stronie społeczeństwa rosyjskiego. Natomiast mała eskalacja miałaby powoli przyzwyczajać Zachód do kolejnych kompromisów na rzecz długookresowego celu rosyjskiego, takiego jak go zarysowałam. I w pewnym sensie to się już dzieje. Dlatego, że jeszcze kilka lat temu, przypomnijmy sobie, Zachód wypowiadał się nie tylko o tym, co Rosja może, nie może robić, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa w Europie, ale wypowiadał się także o prawach człowieka w samej Rosji. Dzisiaj w ogóle to już jest zdjęte z agendy. Jeszcze niedawno nie było gotowości do toczenia rozmów między Rosją a NATO. Dzisiaj wskutek szantażu rosyjskiego jest wręcz propozycja dialogu, który miałby być przedłużony, dialogu Rosja-NATO. Z Rosją do stołu siadają wszyscy, w tym kilkukrotnie prezydent Stanów Zjednoczonych. Z punktu widzenia Rosji to już są ustępstwa. Dlaczego dzisiaj, odpowiadając już, kończąc na pana ostatnie pytanie, czy to jest poczucie, że Rosjanie tracą Ukrainę? Rosjanie rzeczywiście wskutek agresywnej polityki, zamiast to, czego chcieli, czyli odzyskać Ukrainę, utracili ją zarówno na poziomie politycznym, jak i ekonomicznym i społecznym. Z drugiej strony jednak Rosjanie po pierwsze widzą słabość Ukrainy nie w wymiarze militarnym, bo tu jest zdecydowana poprawa w stosunku do roku 2014, ale słabość w wymiarze politycznym, bo na Ukrainie dzisiaj mamy do czynienia jednak z wewnętrznymi podziałami, z konfliktami, także z oligarchami. I Rosja uważa, że to jest moment, który może sprzyjać rozchwianiu sytuacji na Ukrainie. Wreszcie Rosja widzi podziały na Zachodzie, podziały w ramach Unii Europejskiej. Pan minister wspomniał tutaj o wspólnej pozycji unijnej i zachodniej, jeśli chodzi o rosyjskie deklaracje. Na poziomie słownym tak jest i to jest bardzo dobrze. I na poziomie takich deklaracji składanych w odpowiedzi na wystąpienia rosyjskie. Rzeczywiście tak jest, ale z drugiej strony pod spodem, gdzieś tak z tyłu, widzimy bardzo poważne podziały i te podziały są w bardzo różnych liniach. Widzimy, że Niemcy nie chcą przepuścić dostaw, które dla Ukraińców mają. O tym będziemy. Ostatnie zdanie dosłownie już kończę. Widzą podziały na tle wartości pomiędzy Polską, Węgrami a Brukselą. Widzą bardzo wiele różnych podziałów i uważają, że to jest moment, w którym ta ich ekspansja może się opłacić. Dziękuję bardzo. Panie pośle, pana zdaniem, jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze? Czy pan podziela diagnozę pani Pełczyńskiej na łęczy pana ministra. Jaka będzie reakcja Zachodu? Chciałbym też zapytać już, skoro pana przedmówczyni wspomniała o tych podziałach w Europie, chciałbym zapytać, czy zanim będziemy o tym mówić szerzej w kolejnej części rozmowy, czy to nie jest właśnie idealny moment dla Rosji, nie tylko ze względu na sytuację na Ukrainie, ale też kalendarz wyborczy i polityczny w Europie, to znaczy jesteśmy przed wyborami we Francji, jesteśmy po Brexicie, w Niemczech koalicja dopiero co się uformowała,
Czy nie jesteśmy teraz najbardziej podatni politycznie na ugody i na ustępstwa wobec Rosji? No, byłoby dobrze w programie, gdybym ja się kompletnie nie zgadzał z panią ambasador i z panem ministrem i miał zupełnie odmienne zdanie, ale to tak niestety nie będzie, dlatego że główne kierunki myślenia na temat zagrożenia rosyjskiego wśród polityków polskich są dość podobne. My tutaj nie mamy drastycznych różnic. Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, traktować to, co mówi pan prezydent Putin, poważnie. A wydaje mi się, że niektórzy z naszych sojuszników w krajach zachodnich tego nie robią. My mamy troszkę inne doświadczenia. Ja przypomnę to słynne powiedzenie pana prezydenta, który powiedział, że największą tragedią XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego. No ja bym parę innych mógł wymienić, począwszy od zagłady Żydów europejskich i mnóstwo innych narodów, i dewastacje, zniszczenie, śmierć i cierpienia. No ale dla pana prezydenta Putina to był ten moment. Otóż jest rzeczą, której naprawdę mało kto rozumie na Zachodzie, że pan Putin nie zrezygnuje, nie akceptuje niezależnej Ukrainy i nie zrezygnuje z tego, żeby ją sobie podporządkować. I co więcej, większość społeczeństwa rosyjskiego go w tym popiera. Jak się tego nie zrozumie, to się nie rozumie tego konfliktu. To jest konflikt, który będzie trwał. To nie jest, obecnie jest on w formie zaognionej, ale to się nie zmieni. Tutaj pani ambasador doskonale to określiła. No to jest istota tego konfliktu. Pan prezydent Putin, naśladując niestety Aleksandra Sołżenicyna, którego wszyscy kochamy za jego archipelag Gułag, ale pan Sołżenicy uważał, że Rosja to jest Rosja, Białoruś, Ukraina i północny Kazachstan. Oczywiście odpuszczał Polskę, odpuszczał kraje bałtyckie, ale reszta to jest takie, no, część absolutnie esencjalna dla Rosjan. Jeśli chodzi o to, w związku z tym jest to sprawa strategiczna dla Putina i dla Rosjan, jest to sprawa, która będzie trwała większy czas. Nie zawsze ona musi przyjmować takie formy. Co do pan redaktor mówi na temat czasu. Oczywiście moim zdaniem głównym powodem tego, że to się dzieje teraz, jest to, że Putin widzi drastyczną słabość polityki amerykańskiej. Po Afganistanie, po wyprowadzeniu wojsk amerykańskich z Afganistanu w sposób, jaki to było zrobione, wbrew opinii służb amerykańskich, nagle okazało się, że król jest nagi. Czy wyobrażacie sobie państwo, że prezydent Biden powie, to pójdziemy teraz na wojnę o Ukrainę? Nie, to jest niemożliwe. To jest nierealne. Jest to moment, kiedy Ameryka pokazała słabość. Ameryka, która jest skonfliktowana z Chinami i będzie skonfliktowana z Chinami przez czas dłuższy. A to, co się dzieje w Europie, oczywiście nie pomaga. Ale moim zdaniem, jeśli chodzi o rozwój wypadków, to jest bardzo trudno przewidzieć, dlatego że tam są wszystkie scenariusze rozważane i my mamy częściowy dostęp do ocen wywiadu amerykańskiego w tej materii, ale wywiad amerykański nie ma źródeł osobowych na Kremlu, któremu mówią, co chodzi po głowie panu prezydentowi Putinowi. Więc jeśli chodzi o zaangażowanie się dalsze wojska, to może być na małą skalę, mogą przejąć Mariupol, mogą dojść do Odessy, a mogą chcieć wziąć Kijów. Na pewno nie będą atakowali zachodniej Ukrainy, bo to sobie raczej odpuszczą. Celem maksimum dla pana prezydenta Putina wydaje się być to, co pani ambasador wspomniała, czyli powrót do status quo ante, czyli sprzed roku 1997, gdzie byliśmy i inne państwa Europy Środkowej przyjęte do NATO. I to byłoby optymalny cel, czyli taka de facto podział stref wpływów a la Teheran.
i później Jałta. Celem minimum, i ten niestety cel jest realnie do osiągnięcia przez pana prezydenta Putina, to jest to, że w zamian za to, że Rosja nie wejdzie na Ukrainę, to Nord Stream 2 zacznie funkcjonować. I to w sytuacji, gdzie kanclerzem Niemiec jest socjaldemokrata, a historycznie rzecz biorąc, patrząc na ostatnie kilkadziesiąt lat historii, socjaldemokraci byli dużo bardziej spolegliwi, jeśli chodzi o Związek Sowiecki, a potem Federację Rosyjską, niż chadecy. To nie jest niemożliwe, bo pan kanclerz Scholz już powiedział, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną w stosunku do Rosji, to on się tym powinien zajmować, a nie pani Baerbock. Na Zachodzie, szczerze mówiąc, oprócz Kanady, które ma swoje wieloletnie związki z Ukrainą dzięki milionom ludzi pochodzenia ukraińskiego, które tam mieszkają, i pan premier Trudeau mówił o pomocy wojskowej dla Ukrainy, i oprócz Wielkiej Brytanii, z Federacją Rosyjską, po Litwinienko, a zwłaszcza po Skripalu, bo zamordowanie Litwinienki to oni zignorowali, premier Cameron to zignorował, ale po Skripalu to już nie, to i Wielka Brytania, która jest zaangażowana w doradztwo wojskowe na Ukrainie od bardzo długiego czasu, to oprócz tego, no i oczywiście państw bałtyckich i nas, i teraz Czechów, To jest duży apetyt w Unii Europejskiej i w części NATO, żeby jakoś z tymi Rosjanami się dogadać i już na przykład, jak pani ambasador mówi, o prawach człowieka nie mówić, bo to tylko komplikuje sytuację. Że jak się negocjuje, no to coś trzeba im dać. To jest typowa rosyjska metoda negocjacyjna. Żądajmy rzeczy absolutnie niemożliwych, i wtedy druga strona może nam dać, no może nie połowę, ale w każdym razie dużą część tego, czego chcemy, i już mamy rzeczy fantastyczne. No i sugestie, komu by przyszło do głowy kilka miesięcy temu, że pan prezydent Putin powie, wojska NATO mają się wycofać z Europy Środkowo-Wschodniej i tam jakieś tam Węgry, Czechy, Słowacja, Polska i kraje bałtyckie, no to w ogóle powinny nie mieć żadnych żołnierzy Paktu Atlantyckiego, żadnego uzbrojenia, i niech to będzie nasza strefa wpływu, bo oni są osieroceni. No nie jesteśmy osieroceni, to znaczy owszem, Związek Sowiecki pomógł zabijać naszych dziadków, ale i dość skutecznie to robił. No ale to w tym sensie to jest tak jak ten słynny dowcip, że wysoki sądzie, proszę mnie traktować łagodnie, dlatego że jestem sierotą. No owszem, zabiłem rodziców, ale jestem sierotą. No to jest takie rozumowanie pana prezydenta Putina. I dzięki Bogu w tej rundzie negocjacji NATO trzyma się razem. Ale my jesteśmy świadomi wszyscy tego, że nie wszystkie państwa NATO mają taki sam stosunek do Federacji Rosyjskiej i do jej zamiarów na Ukrainie i tak dalej, jak niektóre inne. Jak z tym walczyć? Najlepszym sposobem obrony przed takim zachowaniem jest atak. Dlatego powiedzenie Rosji, jeżeli bardzo mi się podobało podejście pana prezydenta Finlandii, który powiedział, nie całkiem tak dokładnie to powiedział, ale sens był tego taki, jak wy wejdziecie na Ukrainę, to my wejdziemy do NATO. No i to jest takie postępowanie, które prezydent Putin rozumie. Jak Szwedzi zaczynają intensyfikować swoje działania, swojego wojska, no to Rosjanie to też widzą. Jeżeli my powiemy Putinowi, że jeżeli będziesz to kontynuował, to my wprowadzimy, o czym była mowa teoretycznie w Bukareszcie w 2008 roku na szczycie NATO, to my wprowadzimy Membership Action Plan dla Ukrainy i wtedy zobaczysz, jak wyląduje, że jeżeli będzie Ukraina miała jasny scenariusz możliwego wejścia do NATO i to samo zrobimy dla Gruzji, to zastanów się, czy tobie się to opłaca. Ale jeżeli my powiemy, no tylko proszę nie wchodź na Ukrainę, to my nie zrobimy żadnych sankcji, może nie zniesiemy obecnych, ale nie zrobimy dalszych sankcji,
A ja widziałem jedną z list tych sankcji i one są poważne, tylko że to, że ona jest napisana na papierze, z tego nie wynika, że będzie wprowadzona w życie, bo tutaj są zawsze interesy, no przecież byłoby łatwiej się dogadać. Jest rzeczą trochę przerażającą, że nasza wymiana handlowa z Republiką Federalną Niemiec jest znacząco większa niż z Federacją Rosyjską, ale jednak oni wolą rozmawiać z Federacją Rosyjską. No to jest taki syndrom sztokholmski chyba, to, który tutaj widzimy. Ja tylko przypomnę naszym widzom, że prowadzimy zbiórkę na kongres Klubu Jagiellońskiego. Wchodząc w link, który teraz wyświetla się na ekranie, znajdą Państwo szczegóły i możliwości wsparcia. Kontynuując ten wątek, który był podnoszony już przez całą trójkę naszych gości, to znaczy mówiąc o koncesjach Zachodu, chciałem zapytać, na ile ten poziom jedności na poziomie deklaratywnym, w wymiarze deklaratywnym Zachodu, na ile on jest realny, ile jest szczery, a na ile on jest dobrą miną do złej gry. Mieliśmy z jednej strony podejrzenia, bo nie można powiedzieć, że jeszcze oskarżenia, że Niemcy nie przepuściły wsparcia militarnego z Wielkiej Brytanii, to co już się stało w zeszłym roku, więc stąd te podejrzenia mogą być uzasadnione. A z drugiej strony dzisiaj sekretarz Antony Blinken zapowiedział pomoc w wysokości 200 milionów dolarów dla Ukrainy. Na ile w takim razie ta jedność Zachodu może być stała, a na ile jest ryzyko, że dojdzie do jakiegoś wyłamu w Zachodzie? Tutaj mam na myśli, czy żądaniem Rosji będą ustępować na przykład Francja, Niemcy albo nawet Stany Zjednoczone i jakie te koncesje mogłyby być? Tutaj mam na myśli szczególnie najbardziej dla nas interesujący obszar, czyli żądania wobec wschodniej flanki NATO. Panie ministrze. Tak, no oczywiście dyskusja na temat jedności Zachodu jest tym trudniejsza, im bardziej jest prowadzona publicznie. Tu musimy mieć też świadomość, że nawet jeśli nasze tutaj wewnętrzne jakieś rozterki mogą czasami nami powodować, no to jednak w formule prowadzenia polityki zagranicznej, także wobec partnerów, którzy nas słuchają ze wschodu, no tym bardziej powinniśmy tą jedność manifestować. Ja tutaj się zgadzam z przedmówcami, że nawet jeśli ta jedność jest tylko manifestowana w słowach, to ona na tym etapie także i ma swoją wartość. Oby nie musiała zostać przetestowana ogniem i żelazem, natomiast na dzień dzisiejszy to też pod kątem takim psychologicznym, proszę pamiętać, że ten, który się wyłamie, jemu zawsze będzie trudniej. Znaczy, na razie to nie musimy odwracać wektorów. To nie my jesteśmy tym wołającym na puszczy, jak jeszcze nie tak dawno, prawda, że Rosja jest zagrożeniem. Dziś mamy zbudowaną jedność, dlatego że zaczęliśmy ją budować dużo wcześniej. I dziś dużo trudniej tym, którzy z różnych względów historycznych, o których mówił pan poseł Bartoszewski, czy biznesowych, wiemy dokładnie, o których aktorach mówimy, chcieliby się wyłamać, z całą pewnością im jest trudniej. Natomiast Władimir Putin nie będzie poprzestawał na tych działaniach, tak jak mówię, będzie podgrzewał maksymalnie temperaturę, prowokował, licząc na to, że jeśli politycy, włodarze państw zachodnich sami z siebie nie podejmą takich decyzji o koncesjach, to na skutek nacisku publicznego, na skutek przebiegu debaty wewnętrznej, na skutek nacisków biznesowych będzie gdzieś tam próba rozmiękczania. I to rozmiękczanie, mam wrażenie, jest realizowane w zasadzie w sposób ciągły. Także widzieliśmy to bardzo dobrze przy tej operacji hybrydowej na naszej granicy wschodniej. Z jednej strony, gdybyśmy tak w normalnych warunkach zapytali każdego z Polaków, czy
granica powinna być broniona, czy Straż Graniczna ma prawo obronić granicy i jakie są jej zadania. Myślę, że każdy zdroworozsądkowy człowiek powinien, no tak, oczywiście, no przecież od tego jest Straż Graniczna, żeby bronić granicy. Natomiast w sytuacji sporu, podwyższonych emocji, działań dezinformacyjnych, to rozmiękczanie wewnętrzne jest dużo bardziej korzystne, a my jako świat demokratyczny, świat oparty o wolność mediów, no jesteśmy w naturalny sposób bardziej podatni na te działania hybrydowe z zewnątrz niż na przykład Rosja na nasze działania, bo tak naprawdę wolności, pełnej wolności mediów absolutnie tam nie ma, także a Władimir Putin, czy jego gotowość do liczenia się z głosem społeczeństwa jest na pewno dużo niższa niż, nie wiem, że nie ma jej w ogóle, natomiast jest dużo niższa niż liderów świata zachodniego, więc ta próba podzielenia nas będzie oczywiście realizowana i będzie realizowana także i oddolnie, nie tylko w zaciszu dyplomatycznych gabinetów, ale także poprzez chęć wywołania dyskusji. Pojawią się z całą pewnością argumenty gdzieś daleko, być może od centrum sporu, gdzieś na południu czy zachodzie, a co nas tak naprawdę gdzieś daleko, jakaś Ukraina, no tego typu argumenty są oczywiście podnoszone, a z drugiej strony wzmacniane jest to, o tym też nie możemy zapominać, agresywną polityką na rynku energii. To, co dziś obserwujemy, mówię tutaj o kosztach energii, kosztach nie tylko gazu, ropy, ale także i energii elektrycznej. To wszystko jest także i wynikiem tej niestabilnej sytuacji i działań już wyprzedzających ze strony Rosji zasoby energetyczne, jeśli chodzi o gaz niektórych państw europejskich, są dużo poniżej tych poziomów, które obserwowaliśmy w poprzednich latach, dlatego że Rosja też dużo mniej tego gazu wysyłała w ostatnich miesiącach, co pokazuje, że przygotowywała się na to okienko możliwości. Nie chcę tutaj powtarzać, ale zgadzam się z tymi ocenami dotyczącymi sytuacji politycznej, przedwyborczej, powyborczej, słabości konkretnych aktorów. Więc to rozmiękczanie będzie trwało, dyskusja o inflacji, prawda, dyskusja o cenach energii może spowodować, że w pewnym momencie obywatele niektórych państw powiedzą, no dobrze, to już ustąpmy temu Putinowi, no bo przecież mój rachunek za gaz jest 2 czy 3 razy większy niż był rok temu. Niestety istnieje takie ryzyko i myślę, że włodarze i analitycy w Moskwie są świadomi tych naszych czasami słabych punktów, dlatego też ta nasza wewnętrzna tutaj dojrzałość i myślę, że my jako Polacy w dużej mierze lepiej rozumiemy tą agresywną politykę rosyjską, no ale też jesteśmy podatni, bo czasami gdzieś tracimy z azymutu to, że może być te wewnętrzne nasze spory mogą być wynikiem działań czynników zewnętrznych. Ja w każdym razie z perspektywy MSZ-u no takie sam stawiam sobie zadanie, że utrzymanie tej jedności na poziomie deklaracji jest też wartością, natomiast jeśli ono się będzie przekładać na konkretne decyzje, to tylko nas to wzmocni. Fakt dostarczania amunicji ze strony Brytyjczyków, Amerykanów, także szeregu innych państw, proszę pamiętać, że nie wszyscy chcą debaty publicznej na ten temat, ale wspierają Ukrainę w różnej formule. Także i w sensie energetycznym. Myślę, że tutaj powinna zostać uruchomiona szersza dyskusja, jak my jako państwa Europy możemy wesprzeć Ukrainę. Słabszym punktem, zgadzam się, są tutaj Niemcy, które dotychczas za sprawą kanclerz Angeli Merkel i środowisk polityczno-biznesowych mimo ostrzeżeń kontynuowały dalsze uzależnianie siebie i nas wszystkich od węglowodorów rosyjskich. No ale trudno, żebym ja z perspektywy rządu był tutaj tłumaczem czy rzecznikiem interesu rządu federalnego w Niemiec. My byliśmy wielkim krytykiem tego projektu i niestety rzeczywistość potwierdza, że mieliśmy rację. Rzeczywistość potwierdza, że ten projekt wbrew zapewnieniom absolutnie nie jest projektem ekonomicznym, jest projektem geopolitycznym, który miał na celu nie tylko w jaki sposób
zastosowanie ewentualnych szantaży wobec Ukrainy czy wobec państw Europy Środkowej, ale uzależnienie Europy od energii pochodzącej ze wschodu powoduje jej większą podatność na decyzje ze wschodu. Często mówiliśmy, że tą rurą zarówno Nord Stream 1, jak i Nord Stream 2 poza gazem płyną także i sposób prowadzenia polityki, w tym polityki zagranicznej, charakterystyczny dla wschodu. Wtedy nas nie słuchano. Dziś myślę, że dużo większa liczba analityków i także opinia publiczna rozumie, jak niebezpiecznym jest tego typu prowadzona polityka. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Panie ambasador, czy Zachód będzie stał murem za Ukrainą, czy będzie za wszelką cenę próbował jednak dojść do kompromisu z Rosją? Zachód przede wszystkim powinien stać murem za swoimi interesami bezpieczeństwa. I tak jak widzimy je w Polsce, jednym z tych kluczowych bezwzględnie interesów bezpieczeństwa jest wsparcie Ukrainy w jej obronie suwerenności, a może nawet niepodległości, gdyby te zakusy rosyjskie szły dalej. Jeżeli chcemy to robić w Polsce efektywnie, to musimy przede wszystkim przyjąć do wiadomości, że to nie jest tylko tak, że są różne postawy różnych państw zachodnich, ale są obiektywne różnice interesów. Jest tak, że z punktu widzenia Francji bardzo duże znaczenie ma to, co się dzieje w Afryce Północnej, to, co się dzieje, wojna domowa de facto w Libii, dużo większe znaczenie ma to, co się dzieje w Syrii i tu jest priorytet, natomiast Ukraina jest na dalszym planie, tak jak w Polsce, na dalszym planie jest wojna domowa w Libii czy wojna domowa w Syrii. Równocześnie dużo większe znaczenie w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, też we Francji z różnych powodów przykłada się do kwestii relacji z Chinami. Dla nas to też jest istotne, ale z wielu powodów drugorzędne. Więc po pierwsze to jest zrozumienie, że jest obiektywną sytuacją, że są różne interesy i obiektywne różnice, jeżeli nawet nie obiektywne sprzeczności interesów, to na pewno inna hierarchia priorytetów. Polska jest w tym miejscu geograficznie, politycznie i geopolitycznie, że dla nas absolutnym priorytetem w wymiarze bezpieczeństwa powinna być efektywna polityka powstrzymywania agresji rosyjskiej i wspierania Ukrainy. Tak jak słyszę wypowiedzi pana ministra, ale też odniosłam wrażenie, że też taka teza została postawiona przez pana Bartoszewskiego, że my traktujemy sprawę agresji rosyjskiej poważnie, natomiast inne kraje europejskie tej agresji nie traktują poważnie. Ja bym się z tą tezą nie do końca zgodziła. Po pierwsze właśnie dlatego, że jest różnica priorytetów. I to my musimy traktować najpoważniej kraje naszego regionu, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska właśnie, musimy traktować najpoważniej tę sprawę, dlatego że dla nas jest to dużo poważniejsze wyzwanie bezpieczeństwa niż dla Niemiec czy dla Francji, choćby dlatego, że na stole leży umowa, w której te roszczenia rosyjskie kończą się na Odrze i nie sięgają już dalej. Dlatego dla nas jest to sprawa absolutnie gardłowa. W wymiarze, rzeczywiście tak jest, że w wymiarze retorycznej oraz naszej pozycji w ramach NATO i Unii Europejskiej Polska prezentuje i bardzo dobrze jednoznaczną, twardą linię polityczną ze wsparciem sankcji i twardej reakcji na jakąkolwiek ewentualną eskalację i w moim przekonaniu to jest słuszne. Ale równocześnie o powadze naszej reakcji świadczą nie tylko nasze pozycje oficjalne w ramach Unii i NATO, ale także nasze działania w różnych innych obszarach. I jedność Zachodu nie jest budowana wyłącznie w jednym wymiarze, tylko budowana jest w szeregu różnych obszarach. Jeżeli mówimy o wspólnym odwołaniu się do wspólnych wartości, to musimy sami też być przykładem, że tych wartości pilnujemy w innych obszarach i nie dzielimy
nie przykładamy się do podziału w Europie w tej dziedzinie. Także przyjmowanie w Polsce partii, które są partiami prorosyjskimi, przez Rosję wspieranymi, niektóre z nich finansowo, takimi jak ugrupowanie pani Marine Le Pen, czy pana Salviniego, czy szereg innych nacjonalistycznych, radykalnie prawicowych ugrupowań europejskich, przy czym problemem nie jest absolutnie to, że one są prawicowe, tylko że to są ugrupowania, które są prorosyjskie, które ewidentnie opowiadają się za zniesieniem sankcji, i zjazd takich partii w Polsce nie buduje naszej wiarygodności jako podmiotu, który poważnie reaguje, czy kraju, który poważnie reaguje na zagrożenia rosyjskie. I to ma niestety konsekwencje, jeśli chodzi o słyszenie, o naszą zdolność potem w ramach Unii Europejskiej i w ramach NATO, a także wobec Stanów Zjednoczonych, z którymi także mamy dzisiaj bardzo skomplikowane relacje, prawdopodobnie najbardziej skomplikowane od 3 dekad. Wszystko to powoduje, że jest nam trudno promować te cele polityki zagranicznej wobec Ukrainy i wobec Rosji, o których pan minister wspomniał i które uważam za słuszne. Niemniej to się nie buduje wyłącznie deklaratywnie, to się buduje na różnych innych poziomach. I wreszcie sprawa Niemiec. Rzeczywiście jest tak, że Niemcy mają tutaj politykę dwuznaczną, gdzie interesy bezpieczeństwa kolidują z ich interesami ekonomicznymi i projekt Nord Stream 2, który podzielam tutaj pogląd, jest szkodliwy politycznie, szkodliwy w wymiarze bezpieczeństwa, także w wymiarze bezpieczeństwa energetycznego, czego myślę, że wszyscy dzisiaj doświadczamy w Polsce i w Europie. Jest jednym wymiarem działań wobec Rosji. Natomiast odejście Angeli Merkel jest raczej sygnałem, który mimo tej polityki, którą osobiście nie popieram w sprawie Nord Stream 2, jest raczej złym sygnałem, ponieważ to Angela Merkel była tą liderką, tym przywódcą europejskim, który przez bardzo wiele lat bardzo twardo stał za sankcjami nałożonymi na Rosję przy aneksji Krymu i potem wsparciu separatyzmów w wschodniej Ukrainie. Dzięki jej bardzo twardej postawie różne kraje, które chciały zawiesić te sankcje albo wręcz je zakończyć, a przypomnę, że to regularnie musi być konsensualna zgoda w ramach Unii Europejskiej, żeby te sankcje były utrzymane, to utrzymanie do dzisiaj tych sankcji jest w ogromnym stopniu było dzięki Angeli Merkel i myślę, że jednym z powodów, dlaczego Rosja dzisiaj się decyduje na taką eskalację, jest także przekonanie rosyjskie, że oprócz podziałów samych, o których już mówiliśmy wewnątrz Unii Europejskiej, oprócz słabnięcia Stanów Zjednoczonych, tu wchodzi w grę także takie chaotyczne wycofanie się nagłe Stanów z Afganistanu, bardzo mocny sygnał. Oprócz tego, że Rosja widzi, że Stany się skupiają na konflikcie z Chinami i mają mniejsze już możliwości działania w Europie, dostrzega także pewien kryzys przywództwa w samej Unii Europejskiej, osłabienie tej determinacji prawdopodobnie w sprawie sankcji ze względu na słabsze przywództwo w Niemczech i słabnące przywództwo we Francji, która i tak miała zawsze taką dwuznaczną politykę wobec Rosji ze względu na inne priorytety i inne interesy. I to wszystko się składa na przekonanie Rosji, że to jest ten moment, żeby iść do przodu i wymuszać swoje cele i próbować przyzwyczajać Zachód, bo to nie jest tak, że Rosja chce osiągnąć te cele z dnia na dzień, ale ma taką strategię przyzwyczajania, czyli robienia krok do przodu, Zachód się przyzwyczaja, krok dalej i tymi małymi krokami w moim przekonaniu niestety zamierza dojść daleko. Choć mam nadzieję, że to się oczywiście nie wydarzy.
Dziękuję bardzo, pani ambasador. Ja tylko przypomnę, że klikając w poniższy link możecie wesprzeć 7. Kongres Klubu Jagiellońskiego. Za finansowe wsparcie mogą państwo otrzymać m.in. raport o młodych mężczyznach, książkę To my wychowamy Kościół Magdaleny Kędzierskiej-Zaporowskiej, czy różne gadżety i magazyn Idei Presje. Przechodząc do zanim oddam głos panu posłowi Bartoszewskiemu, pan jest akurat w najmniej komfortowej sytuacji, musi pan bardziej odpowiadać na wypowiedzi gości niż na moje pytania, ale chciałem pociągnąć trochę wątek poruszony przez panią ambasador i trochę odwrócić jej argumentację, to znaczy, czy o ile my musimy mieć pewne oczywiście zrozumienie dla interesów innych krajów NATO, szczególnie po zachodniej stronie kontynentu, to z drugiej strony zastanawiam się, czy Zachód jest gotowy do zmiany percepcji, która byłaby bliższa naszej, to znaczy, czy tamtejszy pacyfizm opinii publicznej, czy kwestie ekonomiczne, na przykład teraz związane z wysokimi cenami gazu, czy nie będą jednak oddalały zbliżenia poglądów naszych i zachodnich. Trudne pytanie. Unia Europejska nie ma wspólnej polityki zagranicznej i nie będzie miała wspólnej polityki zagranicznej, dlatego że poszczególne państwa członkowskie mają zupełnie odmienne interesy. W związku z tym nie możemy się łudzić, że będą reagowały w ten sam sposób. I jak powiedziała pani ambasador słusznie, mają rozmaite priorytety. Co do reakcji państw zachodnich, naszych sojuszników zachodnich na przejściowe trudności. No proszę zwrócić uwagę, że na przykład w tej chwili Holandia, która ma problem z produkcją gazu z Morza Północnego, oni kiedyś były bardzo silnym państwem pod tym względem, mieli duże rezerwy. Jednak nie zapominają Rosji tego, że samolot zestrzelony na Ukrainie był zestrzelony rosyjskimi rakietami. I to nie jest tak, że oni od razu się poddają i mówią, Rosjanie mogą robić co chcą, ale są pewne interesy, których nie wszyscy koniecznie rozumieją. Dla przeciętnego Francuza Rosja jest bardzo daleko i tak naprawdę nie jest specjalnie wielkim zagrożeniem. Tu pani ambasador oczywiście wskazała, że są inne priorytety dla tych państw, ale problem jest również w tym, że znacząco słabnie przywództwo amerykańskie i stąd pan prezydent Macron mówi o tym, że to Francja powinna coś zrobić w Europie, tylko że to mało z tego wynika. A to, że pozycja amerykańska słabnie, dla mnie największym szokiem w ostatnich kilkunastu latach była postawa pana prezydenta Obamy, który oddał dwie bazy w Syrii Rosjanom. Wbrew wszystkim pracownikom Departamentu czy Wydziału Syrii w Departamencie Stanu, którzy co do jednego człowieka oponowali przeciwko takiej postawie. I to po raz pierwszy od czasów Nixona i Kissingera Rosja ma dwie bazy w Syrii. No to jest katastrofa. To pokazuje kompletny upadek polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. A to, co zrobił oczywiście pan prezydent Biden w Afganistanie, no to tylko utwierdza Rosję w przekonaniu, że mogą sobie pozwolić na więcej, bo nikim tego nie zabroni. Dyplomacja, tutaj ja doceniam wypowiedzi pana ministra, który posiadając rozmaite ograniczenia związane z jego funkcją, musi się wypowiadać oględnie, ale jest moim zdaniem, to nie chcę panu szkodzić, panie ministrze, dobrym ministrem akurat i widzi, że pewne sprawy należy załatwiać nie na konferencjach publicznych, tylko w zaciszu gabinetów i to są dyplomatyczne rozmowy bilateralne, gdy się przekonuje partnerów do naszych racji.
I to akurat robienie tego publicznie zabija całą sprawę. Ja to doskonale rozumiem. I jest nieszczęściem Polski, że Rosja dzięki Adamowi Czartoryskiemu, który to zaczął, ma bardzo sprawną służbę dyplomatyczną. Służbę, która o niczym nie zapomina, bo wbrew temu, że to było za cara, potem było za Sowietów i teraz jest za Jelcyna i Putina, oni mają pewną ciągłość i ciągłość wiedzy i doświadczeń i to wykorzystują niestety bardzo sprawnie. I jest absolutnie kluczowe, żeby nasza dyplomacja robiła to samo na miarę naszych możliwości, bo my mamy sojuszników i tak w Unii Europejskiej, jak i w NATO. I spokojne rozmowy, kiedy jesteśmy w stanie przekonywać pewnymi argumentami, nie tylko przedstawicieli ich służby zagranicznej i rządów, ale również opozycji i innych ludzi, którzy są wpływowi, bo tacy ludzie w każdym państwie istnieją i mają swoje możliwości i im więcej kanałów tego typu używamy, tym skuteczniejsi jesteśmy. Przecież jak gdyśmy wchodzili do NATO, to nasze stosunki oficjalne z rządem Stanów Zjednoczonych nie były znowu takie bliskie, ale mieliśmy dużo ludzi, rozmaitych przyjaciół amerykańskich, którzy robili cichy lobbying dla nas tam, bo jest zawsze tak, że służba zagraniczna ma swoje ograniczenia, bo reprezentuje własne państwo. Ale jeżeli robią to obywatele innego państwa dla nas, to skutki są dużo bardziej realne. I to jest, no na tym polega dyplomacja. To jest oczywiste. I mniej się o tym mówi, tym lepiej dla sprawy akurat. I pan minister Przydacz jest dyskretny i spokojny i ja to rozumiem. I nie jest w stanie pewnych rzeczy powiedzieć, bo nie może w związku ze swoją funkcją, którą pełni. Ja się zgadzam z panią ambasador, że w Polsce z takich czy innych powodów politycznych nie doceniało się znaczenia i roli pani kanclerz Merkel. I teraz dopiero będziemy za to płacić. Bo będziemy teraz bardziej płakać. Ja jako z przekonania chrześcijański demokrata, czyli jestem bardziej zbliżony do CDU niż do SPD siłą rzeczy, nie wybierać ich kanclerzy, ale moim zdaniem będziemy żałować tego, że nie ma pani kanclerz Merkel. Jeśli chodzi o nasze możliwości przekonywania, no jednak naprawdę, jeśli ktoś rozumie Amerykę i słyszał coś na temat pierwszej poprawki, the First Amendment, do konstytucji amerykańskiej, to wpuszczanie do Sejmu próby przeprowadzenia Lex TVN to nie był dobry pomysł z punktu widzenia polityki zagranicznej, bo każdy prezydent to już... Proszę zwrócić uwagę, jak zareagował pan prezydent Trump i jego pani ambasador, która była raczej mało dyplomatyczna w swoim zachowaniu. I pan prezydent Biden. To jest błąd. To jest po prostu błąd. I bo wtedy rzeczywiście, jak pani ambasador słusznie powiedziała, nasza siła czy zdolność przekonywania się obniża. No po prostu... No to tutaj trzeba, no już mówić cynicznie, kalkulować, co się gdzie, kiedy nam opłaca, niezależnie od tego, co uważamy w wewnętrznej przestrzeni politycznej. A akurat jeśli chodzi o nasz stosunek do Federacji Rosyjskiej, to ja nie widzę drastycznych różnic pomiędzy pozycją rządu Rzeczpospolitej Polskiej i opozycją Rzeczpospolitej Polskiej, przynajmniej większością opozycji Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego, że no, my widzimy to zagrożenie, ale tutaj należy należy używać rozumu i zdrowego rozsądku i robić to częściowo dyplomatycznie, jak robi pan minister, a częściowo również cynicznie i brutalnie, ale po cichu.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Jeśli nasi widzowie czują się tak jak poseł Bartoszewski, chrześcijańskimi demokratami, to zachęcam do wspierania Klubu Jagiellońskiego. Możecie dostać między innymi ostatni numer czasopisma Idei Presję, albo na waszą prośbę wydanie zeszłoroczne, kiedy mówiliśmy, przypominaliśmy o korzeniach i o założeniach nowej Hadecji. Chciałbym przejść do ostatniej rundy pytań. Pierwsze jest dość ogólne i skieruję je do wszystkich, ale zanim do tego przejdziemy, chciałem trochę pociągnąć ten temat, który przytoczył Władysław Bartoszewski, to znaczy o tym zaciszu, o tych rozmowach w zaciszu gabinetów. Czy to nie jest tak, że z jednej strony oczywiście można się zgodzić, z drugiej strony, czy nie jest tak, że im więcej publicznych deklaracji uda się wyciągnąć, uda się wymóc na obu stronach konfliktu, a teraz mam bardziej na myśli NATO i Zachód, to czy one nie są bezpieczniejsze? Tutaj zastanawiam się, czy jakie są konkretne działania, jakie może podjąć polska dyplomacja, żeby zabezpieczyć nasze interesy, bo o ile można zakładać, że nie będzie żadnych oficjalnych deklaracji, że ustępujemy Rosjanom, to czy na przykład amerykańska baza wojskowa w Redzikowie, która ma być według planu otwarta końcem tego roku, to czy rzeczywiście zostanie, czy na pewno zostanie uruchomiona zgodnie z harmonogramem, czy nie ma takiego zagrożenia, że w tym zaciszu gabinetów tak ważne sprawy dla bezpieczeństwa Polski będą zagrożone. I zanim pan minister odpowie, skieruję też od razu drugie pytanie. W każdej z debat naszego kongresu szukamy tytułowej polityki nadziei w czasach fatalizmu i staramy się stawiać nie tylko mocne i realistyczne diagnozy, ale też wskazywać jakieś potencjalnie optymistyczne recepty. Czy ten konflikt na wschodzie, który teraz ma miejsce, daje szansę na polskiej scenie politycznej na większe zaufanie i jakąś zgodę, chociażby biorąc, mamy już tego precedens, chociażby podczas sytuacji na Białorusi, podczas wyborów w 2020 roku, i czy też szeroko pojęta zgoda co do kursu euroatlantyckiego i percepcji zagrożenia rosyjskiego daje nam jakiś społeczny zasób albo odporność, która nam daje przewagę nad zachodnimi społeczeństwami. Panie ministrze, bardzo proszę. Tak, bardzo dziękuję. To rzeczywiście szereg problemów tutaj pan redaktor w tych dwóch pytaniach poruszył. Może zacznę od końca, co do jakiegoś optymizmu, rozumiem, w czasach fatalizmu. No optymistyczne oczywiście jest to, że i tutaj moi przedmówcy w zasadzie to potwierdzają, znaczy cele polskiej polityki zagranicznej, a zwłaszcza cele polskiej polityki wschodniej, polityki bezpieczeństwa, no różnie, czasami może delikatnie formułowane w słowach, natomiast w zasadniczym ich brzmieniu są zbieżne dla wszystkich głównych opcji politycznych. Więc tutaj myślę, że nawet ta debata pokazuje, że nie jest łatwo nas w tym zakresie na poziomie ogółu podzielić. Drugim elementem optymistycznym w kontekście polskiej polityki wschodniej, wbrew różnym krytykom, które się pojawiają, no popatrzmy jakby z lotu ptaka na to, co się wydarzyło przez ostatnie 30 lat na wschód od naszych granic. To mnie się wydaje, że zasadniczo należy to dość pozytywnie określać. Znaczy to, że Rosja dziś tak kompulsywnie i agresywnie na to reaguje, jest też wynikiem pewnego rodzaju sukcesu polityki wschodniej kierunkowanej z naszej strony, prawda? Ukraina zdecydowała się na kurs proatlantycki i jest, mówmy o faktach, jakby jest rzeczywiście bardziej dziś prozachodnia niż 10, 15 czy 20 lat temu. Zryw na Białorusi również to potwierdził, że na poziomie społecznym ta zmiana tam zaszła czy zachodzi. Zachodzi też wzmacnianie takiej świadomości społeczno-narodowej na Białorusi. Mołdawia dokonała proeuropejskiego zwrotu w wyniku wygranych wyborów przez Maję Sandu. Także i w kontekście Gruzji, kolejny ważny dla nas aktor, mimo różnych zawirowań, no to ta Gruzja
Dziś, a Gruzja z początku lat 90. jednak jest bardziej nakierunkowana na zachód. Więc ta kropla drążąca skałę, ta nasza aktywność taka z dnia na dzień, która może nie jest zawsze w świetle Jupiterów i siła oczywiście przyciągania zachodu. To ja nie roszczę sobie praw tylko do naszej aktywności dyplomatycznej, ale my też świecimy trochę niejako światłem odbitym szeroko pojętego zachodu na wschód i tak też swoją rolę widzę, pokazując lepszą perspektywę. No jest faktem i te narody na wschód od naszych granic rzeczywiście dziś, jeśli nawet w sposób faktyczny nie dokonują tych geopolitycznych zmian, to są mentalnie bliżej. To o nadziei. Natomiast jeśli chodzi o praktykę dyplomatyczną w tym dzisiejszym świecie, bo pojawiło się, mimo że ta nasza dyskusja dziś jest w moim przekonaniu bardzo merytoryczna, bardzo ciekawa, pojawiło się też kilka wątków takich już czysto ocenno-politycznych, do których muszę czy powinienem się odnieść, pełniąc także i swoją funkcję. Mam wrażenie, że my czasami w polskiej debacie ulegamy pewnym takim uproszczeniom i pewnym takim kalkom, prawda, że jeden polityk to jest bardziej prorosyjski, inny mniej prorosyjski, a później rzeczywistość to troszkę inaczej weryfikuje. W kontekście Stanów Zjednoczonych tutaj chyba wszyscy się zgadzamy, że nasz kurs proatlantycki powinien zostać utrzymany bez względu na to, kto jest w Białym Domu i ja przynajmniej myślę, że cały polski rząd bardzo aktywnie to realizuje, ale pamiętamy, jak do władzy dochodził, czy były wybory, czy do władzy dochodził Donald Trump, pojawiały się również wnioski takie, że to jest projekt rosyjski, że Rosjanie tutaj ingerowali w proces wyborczy, pojawiały się różnego rodzaju oskarżenia. No, prezydent Trump to jest ten prezydent, który po raz pierwszy dyslokował na zasadzie bilateralnego porozumienia amerykańskie jednostki tutaj na wschodniej flance. Więc czasami te nasze kalki mogą nas zaprowadzić do błędnych finalnie wniosków. I tak też czytam czasami krytykę aktorów, którzy jeszcze uwadze nie byli, nie dali się sprawdzić, a tylko na zasadzie powtarzanych argumentów z ich wewnętrznej debaty próbuje się ich sytuować. Równie dobrze można by było odbić argument, że prorosyjscy są ci politycy, którzy podejmują twarde decyzje o budowie infrastruktury wspólnie z Rosją, uzależniającą ich kraj od decyzji politycznych w Moskwie. Ja nie chcę tego mówić, ale można by było w ten sposób dyskutować, więc może odżyjmy tak trochę po husserlowsku, prawda, tą taką zasłonę czy tą kalkę i rozmawiajmy o faktach. Także rozmawiamy o faktach w kontekście tego zjazdu w Warszawie. Tam dyskusja nie była prowadzona o polityce wschodniej. No, o polityce wschodniej pewnie byśmy, to też były partyjne spotkania, nie rządowe, ale o polityce wschodniej byśmy się w dużej części być może nie zgodzili. Dyskusja dotyczyła polityki europejskiej. No nie jest tak, i to Lech Kaczyński bardzo ładnie to ujął, nie jest tak, że cała Unia Europejska składa się tylko z Polski, że tylko chcielibyśmy rozmawiać z takimi partnerami, jakich mamy. No, jest faktem, że rząd w Budapeszcie dzisiaj sprawuje Viktor Orban, jest faktem, że Fratelli d'Italia są również w rządzie włoskim, jest faktem, że Vox w Hiszpanii rośnie. Nie zawsze musimy się zgadzać co do jednych spraw, w innych sprawach możemy dyskutować, na tym też polega dyplomacja. Ja nie chciałbym tutaj przywoływać tej słynnej maksymy brytyjskiej dyplomacji, że nie ma stałych przyjaciół, ma stałe interesy, ale coś jest na rzeczy. No, działamy w takim środowisku polityczno-międzynarodowym, jakie jest to. Nie my decydujemy o tym, kto wygrywa wybory w innych państwach, kto ewentualnie jest partnerem do dyskusji. Powinniśmy z tej całej wielkiej układanki wykoncypować tak prowadzoną politykę, żeby ona była zgodna z polskim interesem. I wydaje mi się, że znów
z lotu ptaka przez ostatnie lata, ona wbrew wielu krytykom finalnie powinna zostać oceniona pozytywnie. Pragnę tutaj uspokoić pana Władysława Teofila Bartoszewskiego, dziękując też za miłe słowa. Ten polsko-amerykański dialog jest naprawdę bardzo aktywny. Jest, w ostatnim czasie mieliśmy szereg rozmów, dyskusji. Minister Rau rozmawiał z Antonym Blinkerem 2 dni temu. Dzisiaj była rozmowa, w której Polska została dołączona do klucza. Jens Stoltenberg, szef NATO, Josep Borrell, szef dyplomacji unijnej i Polska jako przewodnictwo OBWE, reprezentowana dziś akurat przez ministra Błaszczaka, dyskutowali panowie na temat sytuacji na wschodzie. Rozmowy z Joe Bidenem, Andrzeja Dudy w ostatnich czasach. Pan minister Rau, jak sam zapowiadał, wybiera się do Waszyngtonu w perspektywie najbliższych 3-4 tygodni, więc mimo różnych zawirowań, ten dialog jest bardzo tutaj aktywny i te interesy polskie są zabezpieczane. Natomiast, i to już będzie moje ostatnie zdanie, trzeba mieć też świadomość, myślę, że wszyscy się zgodzimy, że są takie momenty, kiedy Polska ma prawo do prowadzenia polityki wewnętrznej zgodnie z wyobrażeniem większości rządzącej. Być może to się czasami może nie podobać naszym partnerom, ale no, to na tym też polega demokracja, że rząd realizuje wolę większości. Ale uspokajam tutaj, myślę, że w kontekście polityki wschodniej, polityki bezpieczeństwa, spokojnie możemy tutaj absolutnie liczyć na pełne wsparcie naszych głównych sojuszników. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Polityka nadziei w czasach fatalizmu, pani ambasador. Chodzi o tę część optymistyczno-pesymistyczną, to ja się w jednym zdaniu zgodzę i nie zgodzę z panem ministrem. Otóż tak, i to jest dobre, że jednakowo myślę w obszarze eksperckim i tak jak obserwuję, także na większości polskiej sceny politycznej jest postrzegane rosyjskie zagrożenie i polskie cele wobec Rosji. Natomiast tak się składa, że polską politykę wschodnią my w przeważającym stopniu realizujemy na Zachodzie. To nie jest nic nowego, to jest sytuacja, z którą po to wstępowaliśmy do NATO, także gdzieś elementem naszej obecności w Unii, choć oczywiście obecność w Unii wykracza znacznie poza wyłącznie kwestie bezpieczeństwa, ale elementem naszej obecności w Unii był także element bezpieczeństwa i integracji z Zachodem i rozumienie, że im bardziej jesteśmy z Zachodem zintegrowani, im silniejszą mamy w ramach Zachodu pozycję, tym silniej możemy... Przepraszam bardzo, ale... O, przepraszam bardzo, nie wiem, czy to było słychać, ale no tak, jak się rozmawia przez komputer, to niestety komunikatory się potrafią włączyć same z siebie. I my silniej jesteśmy zintegrowani na Zachodzie, tym silniej jesteśmy w stanie dochodzić, przekładać nasze interesy wobec Wschodu na wspólną politykę zachodnią. I teraz o ile się zgadzamy w wymiarze rozumienia zagrożeń rosyjskich i celów naszych, o tyle w moim przekonaniu nasza polityka dzisiaj wobec Zachodu i w ramach Zachodu bardzo mocno podważyła zdolność Polski do perswadowania innym partnerom na Zachodzie naszej perspektywy wschodniej. I to jest w moim przekonaniu zjawisko niebezpieczne także w wymiarze bezpieczeństwa, bo Polska jako Polska nie jest w stanie powstrzymać ekspansjonistycznych, postimperialnych ambicji rosyjskich. Musi być częścią większej całości. Ja tej całości nie idealizuję. Nie uważam, że mamy się z tą całością zlać i nie mieć żadnych odrębnych interesów, bo nikt dzisiaj w ten sposób nie buduje polityka ani w ramach NATO, a już tym bardziej w ramach Unii, ale jeżeli jednak dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie jesteśmy krajem w największym dzisiaj konflikcie obok Węgier z instytucjami europejskimi, gdzie już wspomniana sprawa TVN, ale to nie jest wszystko, sytuuje nas też w dosyć
chłodnych w efekcie relacjach ze Stanami, to wszystko powoduje, że nie możemy naszego potencjału w ramach Zachodu dobrze wykorzystywać w naszej polityce wschodniej i to jest też dostrzegane niestety i na Ukrainie i w Rosji. I wiem to naprawdę, bo toczę rozmowy z ekspertami rosyjskimi, myślącymi bardzo inaczej niż ja o bezpieczeństwie europejskim. I oni niestety te argumenty wyciągają i dostrzegają. Pan redaktor powiedział, że my musimy zrozumieć, mieć zrozumienie dla interesów innych partnerów w ramach Unii Europejskiej czy w ramach Zachodu. Nie, my nie musimy mieć zrozumienia, my musimy mieć tylko świadomość. Znaczy musimy wiedzieć i przyjmować do wiadomości, że one są, po to, żeby sprawnie manewrować dyplomatycznie i używać takich metod perswazji, które do naszych partnerów zachodnich trafiają. Bo można oczywiście przyjąć taką pozycję narzekania na to, że Niemcy są nie tacy, a Stany Zjednoczone są nie takie i to jest zasadne, bo dzisiaj Stany Zjednoczone są słabsze i mają dużo bardziej rozproszone priorytety niż Rosja, w tym są niezwykle zaangażowane w problemy wewnętrzne. Niemcy także stoją rozkrokiem między problemami wewnętrznymi, swoim zamiłowaniem do pacyfizmu, zresztą wynikającym z historii, a tą nagłą potrzebą odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie, które na nich spadło i które Niemcy najwyraźniej nie są w stanie udźwignąć. To są wszystko realia, ale to nas, Polskę, nie zwalnia od odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo i podejmowanie wszystkich maksymalnie optymalnych działań, żeby budować naszą pozycję i perswadować tym wszystkim osłabionym, trudnym partnerom na Zachodzie w sposób maksymalnie efektywny. I panie ministrze, znaczy oboje, pan teraz, ja kiedyś w dyplomacji wiemy, że jest taka metoda rozmawiania, gdzie w drugiej stronie się zwraca uwagę, że coś jest ocenne, a nie faktograficzne. Otóż ja jednak się odnoszę do faktów, to znaczy w Polsce odbył się zjazd partii prorosyjskich. Fakty na to, że to są partie prorosyjskie, są niezliczone. Od pana Salviniego, który nosił koszulkę z Putinem, no pani Angela Merkel nigdy na coś takiego by sobie nie pozwoliła, przez Orbana, który podpisał kontrakt na dostawę gazu z Rosji specjalnie, żeby ten gaz obchodził Ukrainę i powiedział to eksplicite, że to jest bardzo dobrze, że ten gaz idzie w obejście Ukrainy. I no, tych faktów jest od pani Le Pen, która wzięła pieniądze po prostu od partii Wspólnej Rosji na swoje ugrupowanie i na to są fakty. To są po prostu twarde fakty. I teraz tak, rząd polski ma prawo do takiej polityki wewnętrznej. To jest absolutnie zgoda. Ja akurat tę rację przyznaję, natomiast konsekwencje tego są takie, że rząd polski jest postrzegany jako mniej wiarygodny dalej w swojej narracji antyrosyjskiej, zasadnej w Europie i w Stanach. I to są konsekwencje tych faktów. I my powinniśmy zważyć, czy co jest bardziej opłacalne i ważne dla polskiej racji stanu. W moim przekonaniu w tym momencie ważniejsza jest nasza wiarygodność w sprawach bezpieczeństwa niż nawet zasadne jakieś interesy polityczne, które możemy uzyskać od tych partii, które na dodatek wcale nie są jakimiś szczególnie silnymi i rządzącymi partiami w Europie. To tyle takiego miksu nadziei i no i jednak komplikacji dzisiejszej rzeczywistości. Panie ministrze, pan włączy mikrofon, chciałby pan ad vocem krótkie, czy... To króciutkie ad vocem. Pana Salviniego zdaje się nie było w Warszawie wtedy, także to tylko informacyjnie byli przedstawiciele innych partii, ale jeszcze raz podkreślę, dyskusja dotyczyła dyskusji wewnątrz europejskiej. Natomiast znów patrząc na, się zgadzam, że polska polityka wschodnia w dużej części prowadzona jest także na Zachodzie i zdolność do przekonywania naszych partnerów zachodnich ma tutaj dużą wartość. I znów opinie, a fakty. Myślę, że jak popatrzymy na te ostatnie 6-7 lat, gdzie w tych zasadniczych sprawach nie udało nam się przekonać naszych partnerów na Zachodzie,
no to ja naprawdę ich aż tak wielu tych spraw nie znajduję. Jeśli chodzi o implementację kwestii umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, o ruch bezwizowy z Ukrainą, na którym nam zależało, no udało się to doprowadzić do końca. Ukraina rzeczywiście dziś jest, ma bardziej otwartą ścieżkę do integracji europejskiej. Jeśli chodzi o nasz konflikt graniczny, czy tą sytuację na granicy, mimo różnych zawirowań, no to jednak mieliśmy pełne, absolutne poparcie naszych partnerów zachodnich w kontekście agresywnej polityki Łukaszenki. Jeśli chodzi o zryw białoruski na terytorium Białorusi, nasza polityka była tutaj inicjująca politykę wsparcia ze strony Zachodu. Znów okazaliśmy skuteczność. Jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, no udało nam się to, co się nie udało naszym wszystkim poprzednikom, doprowadzić do tego, że przestaliśmy być członkiem NATO drugiej kategorii. To szczyt NATO w 2016 roku już za naszych rządów zdecydował o dyslokowaniu natowskich jednostek tutaj w ramach EFP, a później w ramach bilateralnego porozumienia z Amerykanami dyslokowane jednostki amerykańskie. I mimo tych różnych zawirowań w ramach kontaktów z partnerami zachodnimi, no udało nam się do tego doprowadzić także dzięki skuteczności polskiej dyplomacji. Więc ja jestem trochę daleki od takiego myślenia, że jak się jest grzecznym, miłym i sympatycznym, to się osiąga cele, a jak się jest takim troszkę buńczucznym i w innych sprawach się nie zgadza, to dostaje się karę od starszego brata, prawda, czy od cioci czy wujka. Ja taką w ogóle filozofię uprawiania polityki zagranicznej wobec Zachodu odrzucam, a ona moim zdaniem w części dominowała polskie myślenie o polityce zagranicznej w poprzednich latach. I ostatnio już, tak mówię, nie chcąc wchodzić w głęboką politykę, ale uznaje się, że to Radosław Sikorski, poprzednik dzisiejszego rządu, jeśli chodzi o Aleję Szucha, miał dobre relacje na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No niestety to za czasów Radosława Sikorskiego, mimo tych paradoksalnie niby dobrych relacji, zdecydowano o zamknięciu projektu Tarcza antyrakietowa w Polsce, co było oczywiście z perspektywy polityki bezpieczeństwa Polski regresem. Więc samo bycie grzecznym, miłym i wsłuchiwanie się w głos płynący od starszych braci z Zachodu nie jest w żaden sposób gwarantem uzyskiwania sukcesu. Myślę, że powinniśmy przede wszystkim kierować się polskim interesem, robić to maksymalnie skutecznie na Zachodzie. Jeśli możemy schodzić, i tu myślę, że zgodzimy, z linii strzału, jeśli możemy nie prowokować jakichś linii, punktów starcia, to oczywiście róbmy to, ale nie może być to celem samym w sobie, aby nie prowokować jakichś ewentualnych nieporozumień, bo one w ramach dojrzałych demokracji zawsze się pojawiają. Popatrzmy, jak wyglądają dzisiaj relacje Francji ze Stanami Zjednoczonymi, ostre tarcie, jak wyglądają relacje Londynu z partnerami europejskimi. To nie znaczy, że Londyn przestał być demokratyczny, a Francja przestała funkcjonować w ramach dobrej dyplomacji. Po prostu czasami ma się rozbieżne interesy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie pośle, ostatni głos należy do pana. Jeśli byśmy mogli wrócić do tego pierwotnego pytania, czyli polityka nadziei w czasach fatalizmu. Jak pan ocenia, czy to względnie spójne postrzeganie polityki bezpieczeństwa i kursu euroatlantyckiego daje naszemu krajowi jakąś społeczną przewagę nad zachodnimi społeczeństwami? Przewagę nad zachodnimi społeczeństwami, natomiast jest rzeczą ewidentną, że zagrożenie rosyjskie spowodowało, że mamy więcej przyjaciół niż mieliśmy rok temu, dlatego że mamy dużo większe zrozumienie naszej pozycji i na Litwie, z którą się relacje bardzo poprawiły, na Łotwie, Estonii, w Finlandii, w Szwecji, w Wielkiej Brytanii, między innymi teraz również w Czechach, których nowy premier doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożeń rosyjskich, może mniej pan prezydent, ale premier na pewno, i to również na poziomie krajowym, gdzie mamy znaczące różnice poglądów co do efektywności rządu obecnego,
ale na przykład na poziomie parlamentarnym w Komisji Spraw Zagranicznych, jeśli chodzi o sprawy rosyjskie i wschodnie, to my bardzo, bardzo blisko współpracujemy ze sobą, niezależnie od opcji politycznych. I naprawdę podejmujemy rozmaite inicjatywy, które jeszcze może nie są tak publicznie znane, ale to nie o to chodzi, wspólnie. I to jest rzecz bardzo pozytywna. Co do ogólnej oceny polityki zagranicznej w ostatnich 6 latach, to mam inne zdanie niż pan minister, ale nie będę w tej chwili wchodził. No, Polska ma swoje interesy, zawsze miała swoje interesy i powinna ich bronić, tylko że powinna ich bronić w sposób inteligentny, czyli skuteczny. I nie chcę wypominać rozmaitych zwariowanych ustaw przeprowadzonych przez Sejm, no ale jedno przytoczę. Ustawa o IPN-ie, która była najgorszą wizerunkową ustawą, jaką kiedykolwiek polski Sejm w ostatnich 30 latach przyjął. Dzięki Bogu pan premier Morawiecki z panem premierem Netanyahu zrobili wspólne memorandum i troszkę sprawę polepszyli. No, potem się sprawa skomplikowała w Izraelu, ale to już to nie będę wchodził w tej chwili. Oczywiście, że musimy bronić swoich interesów, nawet w sytuacji, gdzie jest to bardzo trudne. Oceniam, a zajmowałem się właśnie dokładnie tym w MSZ-cie za rządów pana Stefana Mellera i pani Anny Fotygi, czyli bezpieczeństwem energetycznym. I muszę powiedzieć, że oceniam niemiecką Energiewende jako absolutne szaleństwo szkodzące całej Europie, całej Unii Europejskiej. I nigdy nie zmieniłem zdania w tej materii. Bo to, że się zamyka kopalnie węgla brunatnego, chociaż teraz oni mają więcej, oczywiście 82 miliony ton węgla używają w tej chwili, czyli najwięcej w Europie. To, że się zamyka kopalnie węgla, to jest klimatycznie zrozumiałe. To, że się zamyka elektrownie atomowe, to już jest mniej zrozumiałe. I to, że się chce zwiększyć zużycie gazu rosyjskiego do poziomu 60% wszystkich nośników energii, to jest szaleństwo. I z tym oczywiście Polska musi walczyć. Walczyliśmy z Nord Stream 1, walczyliśmy z Nord Stream 2, i tutaj powinniśmy właśnie skuteczniej używać naszych sojuszników w Unii Europejskiej. Ale są takie interesy, z którymi się nie można, państw członkowskich Unii Europejskiej, z którymi się zgodzić nie możemy. I tylko mówię, należy to robić w sposób może bardziej umiejętny. Ale chodzi o to, żeby się nie kłócić o wszystko ze wszystkimi, bo wtedy się przegrywa. No i otworzyliśmy za dużo frontów walki i to nie służy naszym interesom. Polityka zagraniczna nie może być polityką partyjną. To polityka zagraniczna musi być polityką państwową. I pewne można zmieniać akcenty, można, bo to również kwestie osobiste odgrywają w polityce zagranicznej rolę, bo niektórzy premierzy czy na przykład się lubią i nie lubią, a to ma swoje przełożenie na rzeczywistość. Ale pewne podstawy, co jak słusznie pan minister przywołał Lorda Palmerston, na temat wiecznych interesów, a nie wiecznych przyjaciół, to jest słuszne, tylko że my jeszcze nie jesteśmy mocarstwem. Jednak Wielka Brytania za czasów Lorda Palmerstona była najsilniejszym państwem na świecie. Więc to troszkę była inna sytuacja. Można sobie było pozwolić na inną politykę zagraniczną. Ale ja myślę, że są podstawy do optymizmu, dlatego że przy pewnym otrzeźwieniu jesteśmy w stanie tłumaczyć naszym partnerom zachodnim, że w ich najlepszym interesie jest, żeby pewnych rzeczy nie robić. I na tym polega sprawna dyplomacja, żeby przekonywać naszych partnerów, sojuszników, interlokutorów, że jeżeli będą robili pewne rzeczy, które nam też pasują, to może oni na tym lepiej wyjdą.
Bardzo dziękuję. To był ostatni głos w tej dyskusji. Gośćmi trzeciej debaty 7. Kongresu Klubu Jagiellońskiego był wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, była wiceminister spraw zagranicznych i była ambasadorka Polski w Federacji Rosyjskiej pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz poseł Koalicji Polskiej pan Władysław Bartoszewski. Bardzo dziękujemy za udział. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzimy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.